Taki wielki jest ten świat, tak nieznany, że aż strach. Ale ja nie boję się, pytam wciąż i więcej wiem. Biorę sprawę w swoje łapki, dzwonię szybko do sąsiadki. Pani Zuzia wszystko wie, a jak nie, to dowie się. Pytam co, dlaczego tak? Jak to jest, że lata tak? Skąd się bierze dziura w serze? Czy wiewiórka gra w operze? Pani Zuzia zna odpowiedź, pająk Leon jej podpowie, a to wszystko wam opowiem ja, różowy słoń! Mały, co tam u ciebie słychać? Jak tam wierszyk o kolorach, który miałeś przygotować? Mam, chociaż nie wiem jak wyszło i trochę się denerwuję, jaką dostanę ocenę. Nie denerwuj się. Po pierwsze, u nas nie ma ocen, a po drugie, ja w ciebie wierzę. Najważniejsze są starania. No tak. Na pewno wyszło super. Zaczynaj. No to posłuchaj. Czy ja wiem coś o kolorach? Chyba nic. Czy naprawdę istnieją? Nie wiem. Czy złudzeniem są tylko? Barwną iluzją, a może prawdą? Nie wiem. Czy czerwony grzeje, czy niebieski nas chłodzi? Nie wiem. O kolorach nie wiem nic. Ojej, ale piękny wierszyk, słoniku. Dał mi dużo do myślenia. I co wymyśliłeś? Że ja też nic nie wiem o kolorach. Bardzo dużo w nim pytań, na które nie znam odpowiedzi. Ja też nie. Dlatego pomyślałem, że wiersz będzie dobrym pomysłem, żeby je zadać. Chyba zadzwońmy z tym wierszem do pani Zuzi. Koniecznie. Dzień dobry, pani Zuziu! Jest pani na głośno mówiącym! Właśnie słyszę! Dzień dobry, słoniki! Co u was słychać? Mały słonik ma kilka pytań, pani Zuziu! Czy ja wiem coś o kolorach? Chyba nic! Czy naprawdę istnieją? Nie wiem! Czy złudzeniem są tylko? Barwną iluzją, a może prawdą? Nie wiem. Czy czerwony grzeje, czy niebieski nas chłodzi? Nie wiem. O, jaki piękny biały wiersz! Nie, pani Zuziu, on jest o kolorach! Wiersz biały to wiersz, który nie ma rymów. Aha. Bardzo dużo w nim trudnych pytań, pani Zuziu. To prawda. Bardzo ciężko odpowiedzieć na nie przez telefon. Wpadnijcie do mnie zaraz, to wszystko wam opowiem. To słoń przyjdzie sam i potem wszystko mi opowie, bo ja, pani Zuziu, mam natchnienie i nie chcę go zmarnować. To idę pisać kolejne wiersze. Rozumiem. A ja już biegnę do pani, pani Zuziu. Do zobaczenia. Zapraszam.
Dzień dobry! Dzień dobry, słoniku! Witam się z Państwem we wszystkich kolorach tęczy! Widzę, że masz dziś kolorowy nastrój. Wręcz tęczowy, Leonie! Panie Zuziu, czy naprawdę istnieją te kolory? Tak naprawdę barwy same w sobie nie istnieją. Tworzy je światło, które ma postać drgających fal płynących strumieniem. Możemy zobaczyć kolory różnych przedmiotów, ponieważ odbijają i pochłaniają one fale świetlne, które na nie padają. Każdy z kolorów ma inną długość fali i liczbę drgań. Dopiero gdy te fale trafią przez oko do naszego mózgu, jesteśmy w stanie odkodować dany kolor. Wyjątkowo pięknym zjawiskiem optycznym w przyrodzie jest tęcza. Powstaje, kiedy światło słoneczne napotyka na swojej drodze kroplę wody. Ponieważ woda jest bardziej gęsta niż powietrze, światło spowalnia i rozdziela się na fale o różnej długości, czyli różne kolory. Gdy światło opuszcza kroplę wody, tworzy wielobarwną tęczę. A kolory w tęczy są zawsze takie same. Kolory w tęczy ułożone są zgodnie z długością fal. I zawsze w określonym porządku. Zaraz ci pokażę. Są to po kolei czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, granatowy i fioletowy. Ale piękne, panie Zuziu! Tyle kolorów! Aż 7! Panie Zuziu, zróbmy ten słodki eksperyment z kolorami. Świetny pomysł, Leonie! Potrzebny będzie nam talerz i kolorowe cukierki. Teraz musimy ułożyć je wokół talerza. Pomóż mi, proszę. Bardzo chętnie. Gotowe! Teraz wlejemy ciepłą wodę i obserwuj uważnie, co się stanie. Panie Zuziu, prawdziwa tęcza na talerzu! Smakowita tęcza! Można ją zjeść, panie Zuziu! A jadłeś obiad? Tak! My też! No to myślę, że chyba troszeczkę możemy. Sprawdźmy, który kolor jest najsmaczniejszy. Zielony. Nie, czerwony. Jest tak smaczny, że aż wam zaśpiewam. Świetnie, Leonie! Cudowny pomysł. Kolory to światła promienie i mają różne odcienie. Czy nie wiecie, bo cała moc ich na świecie. Na przykład alabastrowy, indygo lub pistacjowy, ochra, beż, burgund, malina, kobalt i akwamaryna. Prawdziwym cudem przyrody jest tęcza niezwykłej urody, a śliczne jest to zjawisko dla oczu, barw, uzdrowisko. Tęcza kolorów ma 7, a piękny z nich każdy jeden. Tęcza kolorów ma 7, a piękny z nich każdy jeden. Nie
wiedziałem, że jest tyle różnych kolorów. O tak, jest ich wprost niezliczona liczba. O tym, jak wiele ich jest wokół nas, pomoże ci zrozumieć ta oto gra. Gra? Ojej! To jest tabliczka z kolorami. Twoim zadaniem będzie znalezienie w swoim otoczeniu rzeczy w każdym z tych kolorów. Ale to ciekawe, panie Zuziu! To ja już biegnę ich szukać w swoim pokoju. Może mi mały słonik pomoże? Do zobaczenia! Do zobaczenia! Do szybkiego zobaczenia! Pa, pa! Zobacz, tu jest brązowy! Na tym uschniętym listku! Aha! Rzeczywiście! O! Jest tyle kolorów, a ja jestem tylko różowy! Nie przejmuj się! Podobno niektóre zwierzęta zmieniają kolor futra w zależności od pory roku. Może ty też kiedyś zmienisz? A kiedy się zmieniają te pory roku? Nie wiem dokładnie, ale to chyba świetny temat na następny odcinek. Całkowicie się z tobą zgadzam, słoniku! Do zobaczenia, kochani! Do zobaczenia! Pa, pa! Pytam co? Dlaczego tak? Jak to jest, że lata ptak? Skąd się bierze dziura w serze? Czy wiewiórka gra w operze? Dzisiaj już się żegnam z wami, kończę z tymi pytaniami, bo już jestem bardzo głodny. Idę zjeść różdżowy chłodnik!